borsukiem beskid zwalisty, wielką sławę miał prymisty. Najważniejszą rzeczą, która miała dla niego znaczenie, to był wiersz. I jeżeli ktoś chce szukać poezji Harasymowicza, to na pewno trafi w wigilijnych numerach krakowskiej dziennika życia literackiego, kultury. Zdobycie zresztą tej prasy przed świętami to wymagało od nas córki do kolejki wcześniej, żeby była gazeta. To były wtedy święta, jak był wiersz. W święta on zabierał głos, bo miał wreszcie nas wszystkich przed sobą i wtedy tak się czuł gospodarz. I taki odpowiedzialny za nas i przypominał tradycję tych świąt. W zasadzie zawsze o tym się mówiło. Najpierw był kulawiec, który chodził z niedźwiedziem zawsze do jesieni po górach. Zaś kulawiec spłodził ciułaca. Zaś ciułac spłodził dosyć dobrego skórcy byka z tymbarku zwanego Janusikiem. Kacper z Czace spłodził Józka z Frydmanu, który miał towarzyszkę życia Marię, z której się narodził świata Zbawiciel, święte dzice. Daska biedne druchała, większych cudów nie zdała, a na stajni wiecha głogu, podobna do prosa snogu. Także noc, a jakby we mnie złote stały w górach jedne. Aż Jezusek wpłynął merku, wygląda se. Wyskoczyły Gabriele, wzięli wielką karabelę. Nazywam się Krzysztof Ludwin. Malarstwo to moje życie. Kiedy maluję, czuję jego smak. Bardzo mi miło przywitać Państwa w naszej galerii, Galerii Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Dziś miło mi prezentować pracę Krzysztofa Ludwina, architekta, malarza, wykładowca akademickiego, adiunkta Politechniki Krakowskiej, który swoje prace pokazywał nie tylko w Polsce, ale można powiedzieć na całym świecie. Wychowałem się na Albertyńskim. Później przeniosłem się na Mistrzowice, później z Mistrzowic zacząłem przyjeżdżać tutaj do Liceum 11 w Nowej Hucie. Później była szkoła muzyczna, znaczy wcześniej była właściwie, przepraszam, szkoła muzyczna. I właściwie cały czas byłem związany przez 25 lat z Nową Hutą. Bardzo dużo podróżuję, no i dość sporo przywożę z tych podróży materiału malarskiego. On później jakby jest przerabiany w pracowni w postaci rysunków, zdjęć. Ja go później jakby adaptuję, ten materiał fotograficzny, rysunkowy i później przetwarzam już na akwarele, na prace akwarelowe, które są jakby już przetworzeniem całkowicie tego, co widziałem, co słyszałem, co czułem. I to jest właściwie cykl podróży, bo to każda tych akwarel, czy tam zaczynając od tamtego końca, to jest Kraków, poprzez Włochy, Arezzo, tu jest na przykład Portugalia, Paryż, znowu Kraków. Tych akwareli jest oczywiście dużo więcej, a ja wybieram powiedzmy 10, 15, 20 takich w miarę najlepszych, które pokazują klimat miejsc. Thank you.